Cześć, za godzinę startuje kategoria U23, czyli do 23 lat, o 11 mężczyźni, o 15 kobiety. Jest sobota dzisiaj, więc pokażę Wam, co tutaj w ogóle się dzieje, dlaczego warto tu przyjść i co tutaj zobaczycie. Mamy tutaj miejsce do testowania Skody, bo to jest jeden z głównych sponsorów. Tam mamy całe Wysocina Arena, stadion, z którego można zobaczyć start i oczywiście metę. A tutaj jesteśmy w bardzo fajnym miejscu, gdzie są porozkładane namioty teamów wszystkich grup zawodowych i tutaj możecie zobaczyć wszystko. Tutaj zobaczycie ostatnie szlify masażowe przed startami. Tutaj zaraz będziemy oglądać rozgrzewki na rolkach. Tutaj już się przygotowują, jak widzicie. Możecie zobaczyć od początku do końca, jak się kto rozgrzewa. Niektórzy oczywiście wsiądą na rower i pojadą gdzieś na szosę, więc niektórych nie przyuważycie, ale to jest super ciekawa rzecz. No i mamy tutaj wszystkie startujące kraje i idziemy w stronę polskiego. Zaraz tam podejdę i Wam pokażę naszych. No zostało, chłopakom zostało 58 minut do startu. Tu są nasi w namiocie Superiora. Widzimy przygotowania. Biało-czerwoni. No, najwięcej przy naszym namiocie jest ludzi, nie? Bardzo dobrze, tak ma być. Robimy błąd, dobrze wygląda. Tylko Czesi są głośniejsi. Musimy się starać. O, więc bardzo miło widzieć kibiców, którzy chcą zobaczyć naszych zawodników. Przecież to są Orlicy, to jeszcze nie jest ta grupa elit, ale już nasi tutaj kibice są przygotowani. No a tutaj macie inne teamy, tak to wygląda. Czyli w tym miejscu można się przyjrzeć wszystkiemu, co się dzieje, prawie wszystkiemu, co się dzieje przed zawodami. Zabiorę Was teraz do drugiego miejsca, gdzie jest cała strefa Expo. Tam było testowanie rowerów, a tam jeszcze się wystawiają no, wszystkie firmy typu Spec, Scott, Cross, Cannondale. Zaraz Wam pokażę. Tutaj mamy strefę gapienia się na maszyny, na sprzęt. I ogólnie to wygląda tak, że idziesz sobie i mijacie Iryna Kalintiewa, Bart Brentjens, bardzo proszę. Tam oczywiście zaraz Mani Fumik się pokaże. Mamy tutaj no, większość dużych marek. Tutaj mamy Speca. Tutaj możemy się przyjrzeć głównie pracy serwismenów. Tutaj są przygotowywane rowery. Tutaj się ładuje jeszcze odpowiednie ciśnienie w opony. Ostatnie sprawdzenie maszyn. No wybór na odpowiednie opony już padł wczoraj, myślę. Pogoda się od wczoraj nie zmieniła. Tutaj mamy SRAMa, tam Wam pokazywałem Igla, jak wygląda z bliska, jest też pokazany na krosie. Tu mamy Scotta, no ogólnie po prostu gały wypadają, oczy bolą od patrzenia, gęsia skórka, tak ma być. I Cannondale. Jeden telebim po tamtej stronie, drugi po tej stronie, w środku lasu. Tu mamy podjazd, tam mamy zjazd, Rock Garden, crossowy. Tu mamy zjazd, tam mamy podjazd. To są emocje i te krzyki. Trzech biało-czerwonych U23. Zaczynamy to już dalszy czas. Zabawimy się z tego samego. 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 Zabawimy się z tego sam